Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Mamy 12 minut po godzinie 8. Maria Mułka, dzień dobry. Witam moich dwóch gości. Miał być gość poranny, ale dziś tak mamy urodzaj po prostu. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. Ze mną w studiu Grzegorz Skalski, dyrektor zespołu szkół w Starym Sączu, a także kierownik do spraw technicznych obsługi szkoleń firmy Fakro, Piotr Michalik. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. No, dzisiaj będziemy mówić, co prawda, matury na topie, bo cały czas gdzieś widzimy te piękne ubrania na mieście, jak to się mówi potocznie, ale ósmoklasiści to też ci, którzy już zastanawiają się nad swoją przyszłością. I jeśli nas słuchają oni albo rodzice, to warto, żeby skupili swoją uwagę na moment, bo teraz ważne informacje dla tych, którzy chcieliby swoje drogi związać ze Starym Sączem i nie tylko, bo tutaj szkoła, zespół szkół proponuje bardzo wiele ciekawych kierunków. Jak to jest? Chętnie uczniowie wybierają tę placówkę i konkretnie szkolenia zawodowe, techniczne, bardziej takie ukierunkowane na dany kierunek zawodowy w przyszłości? Szkoła w Starym Sączu, Starosądecki Zespół Szkół, jest szkołą o bardzo długiej historii kształcenia. Co roku staramy się tą ofertę edukacyjną modyfikować, zmieniać, przede wszystkim dostosowując ją do rynku pracy i zapotrzebowania na rynku pracy. Stąd też w tegorocznej ofercie też mamy pewne zmiany, pewne nowości. Przykładem może być na poziomie technikum zawód technik programista. Coś bardzo popularnego w tym momencie na rynku. Tak, jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju opracowania, dane z rynku pracy, to widzimy, że programista jest tam na czołowych miejscach jako zawód, który w tej chwili już jest bardzo poszukiwany na rynku pracy i specjaliści tego zawodu na pewno w kolejnych latach również będą potrzebni. Wynika to przede wszystkim z tego, że branża IT bardzo prężnie się rozwija. I właściwie w każdej dziedzinie ci programiści są potrzebni, ale to nie jedyne kierunki, bo podtrzymujecie te, które do tej pory, wiele technicznych i nie tylko technicznych. Zgadza się. Tutaj jeżeli chodzi o technikum, no to tradycyjnie tutaj proponujemy technika leśnika, chociażby zawód, który od wielu dziesięcioleci, można powiedzieć, jest kształcony w Starosądeckim Zespole Szkół, w szkole jedynej w Małopolsce. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy no, mają takie zainteresowania swoje związane z lasem, z przyrodą. Mamy także zawód technik informatyk, jest technik ekonomista, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik. A więc tutaj naprawdę każdy może znaleźć coś do siebie, dla siebie, a do tego dokładamy także szkołę branżową pierwszego stopnia, też z wieloma zawodami, dlatego że właśnie tworzymy klasy wielozawodowe, czyli takie, gdzie uczniowie w szkole mają tylko przedmioty ogólne, natomiast całość kształcenia praktycznego odbywają w zakładach pracy na podstawie stosownej umowy. I tutaj tą nowością, kolejną naszą nowością w ofercie edukacyjnej jest zawód monter stolarki budowlanej, który chcemy realizować we współpracy z nowosądecką firmą Fakro. I też dlatego dzisiaj mamy dwóch gości, to już się wyjaśniło. Panie Piotrze, no właśnie, bo wy będziecie pomagać tym młodym ludziom, którzy jakąś podstawę w szkole zdobędą, żeby w praktyce mogli zobaczyć, jak wygląda ich zawód przyszły. Dokładnie tak. Tutaj chciałem od razu podziękować panu dyrektorowi, że zechciał podjąć współpracę z naszą firmą. Natomiast jeśli chodzi o sam zawód montera stolarki budowlanej, jest to stosunkowo młody kierunek, natomiast firma Fakro była jednym z podmiotów, który w Ministerstwie Edukacji Narodowej przyczynił się do powstania tego zawodu. Natomiast my jako duża firma, jako potencjalny pracodawca dla przyszłych adeptów tego zawodu, chcemy ich zachęcić, aby przystąpili do tego zawodu. Tutaj niewątpliwie myślę, że ta współpraca będzie się nadal rozwijała. Natomiast oferujemy tutaj oczywiście takim uczniom praktyki w naszej firmie, oferujemy szkolenia, oczywiście wyposażenie we wszystkie potrzebne narzędzia, potrzebne
potrzebne produkty z racji tego, że no, firma Fakro posiada w chwili obecnej już kompleksową ofertę stolarki. Oczywiście podpiszemy, obejmiemy patronatem taką klasę. Tutaj dodatkowo będziemy kształcić z języka niemieckiego. Na pewno zabierzemy chłopaków na międzynarodowe targi Budma do Poznania. No i wiele, wiele innych korzyści z tego wynikających. Czyli będzie można uczyć się zawodu i jeszcze zobaczyć w ogóle, jak ta branża pracuje, tak? Dokładnie tak. Będzie można się uczyć zawodu i będzie można od samego początku zobaczyć. Chyba już pierwsi uczniowie dzwonią. Pierwsi uczniowie już dzwonią. Cieszę się, że nas słuchają i taki szybki odzew mam. No właśnie. Szkolicie, będziecie szkolić. Jak w ogóle będą wyglądać takie zajęcia, jeśli już uczeń wybierze taki kierunek? Ile czasu spędzi w praktyce w szkole, a ile w waszym zakładzie i ile będzie tutaj się uczyć? Jak to będzie wyglądało? Znaczy, jeśli chodzi o kształcenie przez te 3 lata zawodu, no to wynika z podstawy programowej, więc tutaj może pan dyrektor bardziej za chwilę opowie, na ile czasu nam tych uczniów przez te 3 lata odda. Natomiast oprócz tego będziemy przeprowadzali w naszej firmie szkolenia. Dodatkowo cały czas firma zatrudnia na przyszłych absolwentów na prace wakacyjne, na staże, na praktyki. Tutaj też taki apel może nie tylko do przyszłych uczniów szkoły w Starym Sączu, natomiast wszyscy, którzy nas słuchają, a chcieliby już wdrożyć się w branżę budowlaną, zapraszam do wejścia na naszą stronę internetową www.fakro.pl. Tam w zakładce kariera można podglądnąć, można się zapoznać, zaaplikować, aby na pracę wakacyjną czy na staże i praktyki do naszej firmy przyjść, no i wdrażać się powoli w branżę budowlaną. Czyli już można korzystać i spróbować tego zawodu, troszeczkę zobaczyć, z czym to się będzie wiązało. Panie dyrektorze, czy jak to z tym czasem będzie? Długo będzie ta praktyka, czy więcej teorii? To w zależności od klasy. W młodszych klasach uczniowie mają 3 dni zajęć szkolnych i 2 dni w zakładzie pracy. Potem ta proporcja się zmienia, że jest więcej dni w tygodniu w zakładzie pracy. Natomiast do tego kształcenia praktycznego jeszcze dochodzi kształcenie zawodowe teoretyczne. Uczniowie tych szkół branżowych w każdej klasie odbywają miesięczne kursy dokształcania i doskonalenia zawodowego. I jak rozumiem, takie klasy jak ta dają zdecydowanie większą szansę na to, że zatrudnienie będzie już zaraz po studiach, bo już można poznać tego pracownika. Wy z perspektywy firmy macie taką możliwość, a uczniowie mają rzeczywiście możliwość zobaczenia rynku. Tak, ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tu rzeczywiście, jeżeli ktoś chce bardzo szybko wejść na rynek pracy, w cyklu 3-letnim się wykształci. Poza tym od 3 lat będzie już pracownikiem, wprawdzie młodocianym, ale pracownikiem, więc zobaczy, jak firma funkcjonuje, na czym polega realnie wykonywanie tego zawodu. No i podobnie jak firma Fakro, inne firmy też gwarantują później zatrudnienie dla tych najlepszych absolwentów. Mhm. Wracam jeszcze do tego początkowego pytania, bo myślę, że sporo osób już mogło się przekonać do tego zawodowego wykształcenia. Jak to wygląda na sądeckim rynku? Często uczniowie sięgają do właśnie waszej oferty? Według mnie musi być zachowana proporcja. W tej ofercie, szerokiej ofercie edukacyjnej w Polsce, mamy licea, mamy technika i mamy szkoły branżowe. Tutaj osoby, które wykazują pewne predyspozycje zawodowe, już kończąc szkoły podstawowe, mają określone zainteresowania, po prostu wybierają technika czy szkoły branżowe, żeby te swoje pasje, te swoje talenty, te swoje zainteresowania po prostu od razu rozwijać. Ukończenie technikum daje zdobycie zawodu, ale także maturę, więc tutaj otwarta droga jest do dalszego studiowania. I niczego się nie traci. To nie jest tak, że nie ma tego ogólnokształcącego wykształcenia, tylko jest też bardziej ukierunkowany dodatkowo. Oczywiście, że tak. Wprawdzie technikum trwa dłużej niż liceum. Ten cykl jest 5-letni. No ale jeżeli popatrzymy właśnie na te zyski w postaci uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, plus jeszcze matura dająca możliwość studiowania i
na tym kierunku, tak zbieżnym z kierunkiem w technikum, ale także na innych kierunkach, no to są same zyski. Już mamy 22 minuty po godzinie 8, to znaczy, że powoli końcówka naszego spotkania na antenie. Jak panowie na koniec może zaproszą jeszcze do tego, żeby brać udział w rekrutacji i też wybierać te konkretne kierunki, o których mówiliśmy? Drodzy uczniowie klas ósmych, serdecznie zapraszam do Starosądeckiego Zespołu Szkół. Przed wami trudne zadanie, trudny wybór, ale jesteśmy po to, żeby wam też pomagać. Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Mnóstwo informacji, mnóstwo także grafiki i filmów przedstawiających poszczególne zawody. Zobaczcie, przyjdźcie. Okazja będzie też 2 czerwca, kiedy będziemy organizowali piknik ekologiczny połączony z dniem otwartym. Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, posłuchać i mam nadzieję zapisać się do naszej szkoły. Czyli warto zajrzeć, żeby porozmawiać z tymi, którzy już w szkole są. Firma oczywiście Fakro także zaprasza. Oczywiście też zapraszamy. Tutaj jeszcze może dodam tylko tyle, że z racji z tego, że jesteśmy patronem zawodu montry stolarki budowlanej, dla przyszłych absolwentów będzie możliwość wyjazdu do Niemiec do pracy, gdzie będzie można podszlifować też swój zawód. No i zapraszamy do naszej mistrzowskiej drużyny firmy Fakro. Zapraszamy w takim razie razem z Grzegorzem Skalskim, dyrektorem Zespołu Szkół w Starym Sączu, a także kierownikiem do spraw technicznych, obsługi, szkoleń, Piotrem Michalikiem z firmy Fakro. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. No i życzę udanych rekrutacji, tego żeby jak najlepiej tutaj uczniowie się spełniali w zawodach, o których mówiliśmy. Dziękujemy serdecznie.